Tegoroczne kulturalne wakacje w mieście mieliśmy przyjemność rozpocząć w naszych sołectwach. W ostatnim tygodniu czerwca, a pierwszym tygodniu wakacji, zaprosiliśmy najmłodszych czytelników na spotkania w filiach bibliotecznych. Teraz jednak nastał lipiec i przenieśliśmy się do Biblioteki Głównej, gdzie przygotowaliśmy dla dzieci najbarwniejsze chyba jak odtąd zajęcia. Są one dofinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bowiem realizujemy projekt Baśnioteka. Projekt niezwykły i magiczny, dlatego właśnie rozpoczęliśmy pierwszy dzień od pokazu alchemii, który był niezwykły, który dał dzieciom szansę dotknąć świata nauki i świata być może magii. Poprowadził go pan Przemysław Gąsiorek z Fabryki Kreatywności Skent. Nie zabrakło ognia, nie zabrakło wody i mnóstwa emocji. We wtorek spotkaliśmy się w licznym gronie i skupiliśmy się na zagadnieniu chyba najważniejszym, ponieważ na bezpieczeństwie. Powiedzieliśmy sobie o tym, gdzie leżą nasze granice, kiedy warto się bronić i jak bronić się tak, żeby przy okazji nie zrobić nikomu krzywdy. Po części teoretycznej, kiedy porozmawialiśmy sobie o tym, co dla nas najważniejsze, o tym, jak możemy się obronić, zaprosiliśmy dzieci na kurs samoobrony Aikido, poprowadzony przez pana Piotra Burnosa. Dzisiejsze zajęcia w bibliotece to taka mała próbka, więc bardziej też skupiłem się na tym, czym w ogóle Aikido jest, tak aby tą sztukę walki im zaprezentować. No i podstawowe reakcje, podstawowe kroki, podstawowe techniki. Aikido jest defensywną sztuką walki, jest samoobroną. Uczymy się unikać zagrożeń, uczymy się, jak sobie radzić w sytuacjach stresowych i jakich technik użyć, aby być bezpiecznym, a jednocześnie obezwładnić przeciwnika w taki sposób, aby nie wyrządzić mu istotnej krzywdy. Aikido jest trudną sztuką walki tak naprawdę, więc warto tą pasję rozwijać od wczesnych lat. Tutaj w mojej szkole dzieci trenują od lat 7. O, pięknie, bardzo ładnie robisz, piękny gest. Tak. Łodyżki odrzucamy. W środę natomiast wraz z panią Bernadettą Wójcik przenieśliśmy się do ziołowego ogródka. Poznaliśmy sekrety świata zielarstwa. Dowiedzieliśmy się, co rośliny mają do zaoferowania, jak bardzo mogą nas wspomóc i jak niezwykłą skrywają w sobie moc. Oprócz okazji do zobaczenia roślin, stworzyliśmy również nasze własne zielniki. Niezwykłe barwne prace plastyczne, które przyniosły nam mnóstwo radości i uśmiechu. Nasza baśniowa podróż doprowadziła nas w czwartek do świata ceramiki, w który wprowadziła nas pani Dorota Kołba z Fundacji Czuła Stodoła z Płazy. Dzieci miały możliwość spróbować swoich sił w ceramice. Pani Dorota pojawiła się u nas wraz z kołem garncarskim i każdy z nas mógł wypróbować swoich sił w tej nowej dla niego dziedzinie. Kto wie, być może niektórzy z nas odkryli nową pasję. W piątek spotkaliśmy się wraz z Teatrem z Jaworzna, który nauczył nas, w jaki sposób ożywić lalkę teatralną. Mamy nadzieję, że spędziliście razem z nami cudowny czas w lipcu. Widzimy się ponownie w sierpniu, natomiast teraz po weekendzie zapraszamy Was do muzeum, które przygotowało równie wiele niespodzianek.